W imię Boga w trzech osobach boskich prosimy wszystkich, aby z powagą i wyciszyli się, gdyż modlimy się za naszych rodaków, którzy zostali pomordowani na Wołyniu i tutaj w wschodniej Małopolsce. Modlimy się za braci, siostry, za dzieci, współmałżonków, rodziców chrzestnych, wychowawców, rodziców, dobrodziejów. Przecież oni tam tworzyli tę miłość, która wypływa z krzyża Chrystusowego, która jest miłością zbawczą, miłością odkupieńczą, miłością twórczą, miłością miłującego drugiego bliźniego na wzór Chrystusa. To Chrystus mówi do nas, abyśmy czynili dobro i tym dobrem dzielili się, a nigdy nie czynili krzywdy drugiemu człowiekowi, sąsiadom, przyjaciółom i wszystkim, którzy są na tej ziemi, inaczej mówią, ale mówią miłością, bo miłość umie zrozumieć, umie wybaczyć i umie tworzyć dobro. Panie Jezu, który dałeś nam krewnych i wychowawców na drodze do nieba, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który poszedłeś do Ojca, aby wstawić się także za zmarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Módlmy się dla tych wszystkich, którzy czynili dobro na tych ziemiach, gdzie nasi rodacy żyli, pracowali, trudzili się, modlili się, aby ci wszyscy, którzy im pomagali w trudnych chwilach, dniach, Bóg o nich nie zapomniał, a przede wszystkim o tych, którzy już poszli po nagrodę do nieba. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, modlimy się za dziadków, rodziców, dzieci, którzy zostali w okrutny sposób zamordowani. Nikt nie udzielił im miłosierdzia, nawet w świątyniach. Nikt tego miłosierdzia nie uczynił nawet, gdy biegli pod figurę Matki Bożej czy krzyż. Byli w okrutny sposób mordowani. Panie, przyjmij ich do swego królestwa. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, miłosierdzia i dobroci, prosimy Cię, abyś wszystkich tych, którzy zginęli i liczyli na miłosierdzie Boga od sąsiadów, a je nie otrzymali. Otrzymali cios, który ich uśmiercił. Ich też przyjmij do swego królestwa i daj im niebo. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami.
Panie, też modlimy się za wszystkich oprawców, żeby zrozumieli przed swoją śmiercią, a gdy stanęli przed Panem sędzią, aby umieli powiedzieć prawdę. Źleśmy czynili, nie zachowaliśmy przykazania miłości Boga i bliźniego, a teraz czekamy na Twój sąd, Panie, jaki nam udzielisz, taki przyjmiemy. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Prośmy Boga o to dobro dla naszych braci pomordowanych, dla naszych sióstr, rodziców, dziadków, ludzi samotnych żyjących. Będziemy Cię prosić, Boże, tak jak nas nauczyłeś, tą modlitwą Pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się, miłosierny i sprawiedliwy Boże, przyjmij tę krwawą ofiarę naszych braci i sióstr, którą ponieśli z rąk ukraińskich nacjonalistów. Obmyj ich we krwi baranka, Twojego Syna Jezusa Chrystusa, aby się mogli przyodziać w białe szaty zbawienia. Niech ich ofiara przyniesie owoce wspólnego budowania między nami, narodami, pokoju, zgody, współdziałania, sprawiedliwości i miłości. Amen. Niech ta woda, która oznacza Chrystusa, będzie dla was ochłodą i nadzieją życia z Chrystusem i Chrystusie, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Wieczny odpoczynek radzi dać Panie, a światło wieku i stanie radzi sieci. Wieczny odpoczynek radzi dać Panie, a światło wieku i stanie radzi sieci. Wieczny odpoczynek radzi dać Panie, a światło wieku i stanie radzi sieci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Następnie prosimy o złożenie kwiatów pana posła Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Bakuna. Prosimy o złożenie kwiatów władze samorządowe zastępcy pana prezydenta Grzegorza Hajdera, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Roberta Pala. Prosimy pana wójta gminy Przemyśl, Andrzeja Huka.
prosimy przedstawicieli pana senatora Mieczysława Golby, panią Magdalenę Sochę i pana Stanisława Surmę. Prosimy o złożenie kwiatów pana komendanta chówca ziemi przemyskiej. Prosimy o złożenie kwiatów przedstawicieli Koła Podkarpackiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Gościmy również przedstawicieli Narodowych Sił Zbrojnych Koła Małopolskiego. Prosimy o złożenie znicza pana Stanisława Żółkiewicza. Stowarzyszenie Pamięci Orląt Przemyskich. Prosimy pana Stanisława Szarzyńskiego ze Stowarzyszenia Polskich Termopil i Kresów. Prosimy o złożenie kwiatów Młodzież Wszechpolską Podkarpacie. Prosimy o złożenie kwiatów Obóz Narodowo-Radykalny Brygada Podkarpacka i Małopolska. Prosimy również gości, rodzinę z Giedlarowej, która specjalnie do nas przyjechała. Prosimy o złożenie kwiatów pana prezesa Ruchu Narodowego Podkarpacie. Następnie Stowarzyszenie Kukiz 15. Zapraszamy inne organizacje, mieszkańców, wszystkich przybyłych, których nie wymieniliśmy, o złożenie kwiatów zniczy uszanowanie pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i Małopolsce Wschodniej.